Czyli co, ekspozycja? Nie, low light compensation? No wyłączyłem, nic to nie zmieniło. Dzień dobry, Grzesiek z Wrocławia, na co dzień gram pro w MTG. Ostatnio przez wirusa odwołali, przełożyli nam wszystkie ważniejsze turnieje, więc nie ma co robić. Riot obiecał eSport w TFT, więc postanowiłem, że wykorzystam wolny czas i spróbuję ogarnąć, co się dzieje w gierce, no i się wkręciłem. U ciebie lurkuję już od dłuższego czasu, więc uznałem, że uczciwie będę w końcu docenić content, no i nauczyłeś mnie, jak używać Witaj. A tam w ogóle dubbing od Tameczka. I jeszcze raz witamy u Lorysia. No, zobaczcie, co się dzieje. Nie, żebym coś forsował, nie? Ale to już jest trzecia gra z rzędu, gdzie mi podchodzi, zobaczcie co, piraci z rebelami na początek. Nice catch. Miśku, z Twitch Prime'em. Miśku, dziękuję ci bardzo za 7 biletów miesięcznych. Co u ciebie słychać, Miszczu? Siema, siema. Tak samo jak na turnieju, ty masz na koncie ustawione jakieś daily comps? Ja nie wiem, panie. Przecież na tym turnieju, na tym, co graliśmy na tym Invitationalu, ja naprawdę nie chciałem grać z tymi brawlerami, z blasterami. No ale co masz, co ma co człowiek zrobić, jak pierwsze co dostaje, to upgrade'owana Jinx? No nie wiem. Dobra, słuchajcie, uwaga. Robimy Siri, tak? Hey Siri, play ads. A mnie strzeli zaraz. Co ja mam biedny zrobić? Nie kombinuję na razie itemów. Potrzebujemy red buffa. Hey Siri, play ads. Poszło. Nie poszło, ponieważ nie mam reklam, ponieważ zapewne nie ma wystarczającej ilości reklam dla wszystkich widzów. Taki polski system. Żeby nie było za łatwo streamerom. Czy ja sobie wczoraj oparzyłem język? Tak, kurna. Zupa była gorąca i sobie oparzyłem język i mnie dzisiaj boli. Tak się zastanawiałem, co mi w gębie tak niewygodny dzisiaj. Jak Siri jest kompatybilna z Twitchem, używam Elgato Stream Decka, na telefonie sobie testuję. Ale wygrał ten Graves.
Ale Dariusz nie pokazuje coś. Co to użyć, paniczu? Chyba tego pana. Ale zaczynamy. Sorry. Czyli Elgato umożliwia sterowanie głosowe. Ja mam tego SD-XXL, nie potrafię go zapełnić całego. Kurde, panie, ja mam dwa stream decki i mam całe wypełnione i to jeszcze z folderami. Klerot! Czekaj, muszę zrobić najpierw karuzelę tutaj. A potem robimy dla ciebie. No w mordę. Największa beka tu jest taka, że nawet nie było przedmiotu, który chciałem wziąć. Chciałem wziąć pasek albo Negatron Crawlka i nie było. Kumacie to? Ktoś nie wziął szpatuli w ogóle. Okej. Okay. Demolitionist Lucian? Ciekawostka, nie? Jeszcze takiego czegoś nie graliśmy. Czemu ja tak nimi blisko zaczynam, nie wiem. Rakan jest taką zajebistą postacią. Naprawdę fajnie wygląda jego czar. Ciągle pirata nie trafiliśmy, niestety. Ciągle bez pirata. Więc nie możemy sobie ekonomii odbudować, a szkoda. No, szkoda. Co my tu biedacy zrobimy? Zawsze oczyma pod wiatr. Bo jest, piąty level. Pazak, wejdź sobie na przykład na Mobalytics albo na LOL Chess. Masz milion stron, które pokazują ci wszystkie przedmioty. Drugi lucek. No jest spoko. Nie, ale poradzą sobie bez problemu. Negatron Cloaka.
Znaczy w sensie Ionic Sparka. Jest Better Lusek, ale pirata ciągle nie ma. I to jest największy problem. I to jest największy problem jak na razie. To jest jak na razie największy problem. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu z tym GA, powiem wam szczerze. No tak sobie myślę. Myślę, że to mógłby być błąd, bo bardziej jednak chyba potrzebuję Red Buffa niż Guardian Angela. Więc myślę, że to zrobiłem błąd tutaj. Nawet bardzo duży. Tak jak teraz sobie na ten temat myślę. Mega duży błąd to był. O, no, mega duży błąd. Mega, 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 mega duży błąd. Morello czy Red Buff lepiej działa na Echo? Lepiej działa Morello, ale generalnie Red Buff jest lepszym przedmiotem w grze, więc łatwiej zbudować Red Buffa w early game i potem go po prostu przetransferować na Echo. Więc osobiście jestem większym fanem Red Buffa. Co tam inni ludzie budują? Cybernetic Vanguard? Czy tam blastery będą? Tu też blastery. Nie, kurde. Tu protektorzy, infiltratorzy. Jak nikt inny tego nie buduje, no to może mu się udać. Tu brawlerzy. O, tu rebele. O, a tutaj też infiltratorzy, ale z mechami. A tu protektorzy, tak? No dobrze, będą sobie przeszkadzać. Git, zajebiście. Morello, że Akenen pamiętamy? No, ten to był kozak. Ten to był absolutny kozak. Biorę armor, bo armor cały czas się może przydać jako Bramble Vest albo Red Buff, albo kolejny GA. Tylko szkoda, że na Aurelionie się buguje GA, więc nie można go budować na Aurelionie. To jest problem. To dopiero będzie sfiksowane w 10.7. ...77 HP. Jajajajajaj. Co Wukong 2 na... Wukong 2 na 5 levelu!
co dobiega w ogóle tej. Czy to jakaś masakra? Wukong 2 na 5 levelu. O co tu biega w ogóle? Kto mi to wytłumaczy? O, jest pirat. Aleluja! No teraz to już troszkę na to za późno, niestety. No ale trzeba dać. Ale zdecydowanie na to jest za późno już. No chyba, że jeszcze red buffa dostaniemy, to jeszcze można pomyśleć. Jak nam wypadnie pasek teraz z infiltratorów wilców, to jeszcze można się na tym zastanowić. Patrzcie, jak zapłacił go za połowę siebie. Dariusz teraz, ty. Śmiechy, hihy, panie. Dobra, przejrzymy, co tam... Plejada Gwiazd robi u nas. Ty, on już ma 7 level. A on nie rolował w ogóle po protektorów. Ciekawe. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Jestem mega ciekaw. Jest pasek. No już był bug, więc gitełkę. Ja jebie. Dobra, na razie tak. Jakiś gold? Piratełkę? Nic. Jest jakieś specjalne ustawienie pod Kaina, bo czasem na niego ginę? Musisz po prostu określić sobie sam, czy jesteś dostatecznie silny, czy nie. Innej opcji niestety nie ma. Kim są GPMF i Friends? Cokolwiek. Byleś miał frontline. I sobie możesz grać. Jak masz GPMF 2, to... To możesz zagrać, czym chcesz. Ty zobacz, ile mają HP. Przydałby się jeden Zephyr tutaj w tym lobby, powiem szczerze. ...53 HP. No jest bez tragedii. Ten ma Xin Zhao 3. Ten jest ciągle na 5 levelu, tak na... Okej. Okay. Ten ma Rumble 3. No tu trzeba... Nie no, muszę Zephyra zbudować.
tym lobby. Uwaga. Fajnie się was ogląda w kodzie, jak grasz z Pyworem i Knutem, nie to co tryhardy Izaki, pozdrawiam. W sensie co, że my nie tryhardujemy? Nie wiem, czy mnie teraz obraziłeś, czy co? Zaś, w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dostaliśmy jeden golda, bo Lucian zginął od red buffa. Jezu, ten GP. Nie, no nie ma szans, że jeszcze dwie osoby go nie wezmą, co? Nie wierzę. No to ja te bierę. Siema, Just GMZ. Izaka się ciężko ogląda, bo się wkurwia co chwilę, jak nie idzie. No cóż. Kurde. No Lucek won, nie? Wiem, że u Mastery. Sorry. Dlaczego te postacie są takie wszystkie alamechowe? No bo taki jest set. Gramy w kosmosie. To w sumie pasuje, nie? Musimy jeszcze jednego Jace'a uzbierać. Czy musimy? Nie, może niekoniecznie. Tylko te itemy na tym głównie są takie trochę... raz z dupy. Zrobiłem błąd, szczerze mówiąc. Ten Jace nie powinien mieć tego Demolitionist. Powinienem dawać Demolitionist na Gravesa i sprzedać Gravesa, a tak musiałem sprzedać Jace'a, więc to był bardzo duży błąd. Warto sobie zapisać w dzienniczku. Przepraszam was najmocniej. QSS czy Shroud of Stillness.
QSS. I tu RFC sobie zrobimy na kimś. Tylko na kim? Na kim zrobimy sobie RFC? Do której stream? Do czwartej. No, drugi Aurelion. Jeszcze ma dwa Niko, ty, o co tu biega w ogóle? No, może być ciężadełką. Graves, panie. Old Graves, paniczu. Strasznie dużo osób rebele teraz gra. Nie wiem, ja ich od 3 gry pod rząd gram rebelami, a nierazu ich nie forsowałem. Naprawdę szkoda, że nie dostaliśmy Zephyra na niego właśnie. Właśnie. Ten statek byłby dla nas po prostu absolutnie idealny. Absolutnie idealny ten statek byłby dla nas. No, zajebane. Kto go wziął? Blitzburger. Ja jebie. Naprawdę. Naprawdę, gościu. No nic, gramy na Lulu. Tak naprawdę. Tego mecha da się na level 2 zrobić? Nie, ale można upgrade'ować go poprzez upgrade'owanie swoich tych normalnych jednostek, z których się z niego tworzą, tak naprawdę. Ja już ma srebrny statek też. Dobra, nie ma co rolować, idziemy na 9 level po prostu i tyle. Nie, jak blisko było. Sprawdzałeś już TFT Mobile? A nie, jeszcze mówiąc szczerze, nie sprawdzałem. Cały czas gram na PC. Seraph, tak, Inquisitor działa. Piraci mniejsze szanse w sklepie? Nie, tak ci się wydaje.
To Echo 2? Nie, Echo 1. Kurde, dużo nas na HP kosztuje. Dragon Claw. No to już lepiej wam powiem. Musimy dostać Lulu. Musimy dostać Lulu. Wyrąbiemy Gravesa. Bo to już jest nam totalnie niepotrzebne w tym momencie. Lulu MF Jinx. No jeszcze MF musimy trafić. Nie ma MF. O kurczę. Lepiej więcej CC, nie? Tak mi się wydaje. Jak to zrobimy? Zginęliśmy. Albo i nie? Bo Aurelion Sol jest jakimś absolutnym koksem? Celestial mi tu wygrał walkę. Celestial mi tu wygrał walkę, absolutnie. Się wyhealował po prostu tyle, że koniec świata. Jaki koks. Nie jestem FK. Top 2 jest. Giepek, proszę.
Może brać to Miss Fortune. On gra Echo razem z MF? Dobrze widziałem? Nie, bez sensu. On gra Echo razem z MF, nie? Nie, nie ma MF-ki, nieważne. Jestem głupi. Problem tak naprawdę to MP. Dostał nagle bombę za milion. No trudno.